Luni to Luni, a oto Luni w czapce i szaliku. Cześć, tu Ernest! Nadeszła pora mówić kolejną porcję wycieków. Poznaliśmy m.in. wygląd nowej emotki z serii Ikon, do gry niedługo wejdą sekretne wyzwania Midasa, a grota prawdopodobnie zostaną zamknięte. To nie wszystko, ale zacznijmy od tego, że już oficjalnie. Na każdej platformie do sklepu wrócił pakiet magmowych legend w cenie 80 zł. Za zakup tego pakietu otrzymacie dwa legendarne ubiory z plecakami oraz przeogromną lotnię ognistego smoka. Nie wiadomo do kiedy ten pakiet będzie. Przy okazji skinów rzućmy okiem na nową emotkę z serii Ikon. Kilka miesięcy temu, przy okazji premiery skina Ninja, Fortnite dało znać, że do serii Ikon dołączy też m.in. znany twórca na YouTubie i Twitchu o nazwie GrefG. Teraz uwaga, na jednym ze swoich ostatnich live'ów prowadził ogromną zbiórkę na cele charytatywne. Ustawił też kilka celów na zachętę do przekazania pieniędzy. Obiecał, że gdy uda się zebrać 80 tysięcy, to pokaże, znaczy zatańczy, emotkę, która wejdzie do Fortnite. Cel został osiągnięty, a obietnica wypełniona. Zobaczcie sami. Po lewej jest GrefG, a w prawym dolnym rogu tańczy jego kumpel Papi. To będzie chyba jedna z najśmieszniejszych i najbardziej toksycznych emotek Fortnite. Ramię w ramię Steak DL. Nie znamy szczegółów co do daty wyjścia czy ceny. Znamy tylko te taneczne ruchy, które według GrefG mają wejść do Fortnite. Te kocie ruchy, te gesty rękami. Teraz rzucimy okiem na wycieki prosto z plików gry. FireMonkey na swoim Twitterze udostępnił bardzo ciekawą znajdźkę na temat jednej z nadchodzących funkcji do trybu kreatywnego, a mianowicie telewizorów. Tak, w Fortnite można już postawić telewizory, ale spełniają one rolę jedynie ozdoby, z jakimś zapętlonym szumem albo statyczną tapetą. Od jakiegoś czasu jednak trwają prace nad dodaniem do trybu kreatywnego ekranów telewizyjnych, na których to gracze mogliby ustawić jakieś wideo. Dzięki wyciekom poznaliśmy kilka ustawień takiego telewizora. W tle teraz widzicie wszystkie panele menu powiązane z funkcją telewizorów. Będzie można ustalić, czy telewizor ma być niezniszczalny. To się przyda, jeśli mamy zamiar puścić coś bardzo przydatnego na tym telewizorze. Na przykład jakąś podpowiedź. Jest jeszcze opcja włączenia obramówki wokół telewizora, aby łatwiej można było go zauważyć. Do ustawienia jest też to, na jaką odległość w metrach słychać i widać sygnał z telewizora. Oczywiście można ustalić też ogólną głośność, to czy ma być od razu włączony, to czy wideo ma być zapętlone, oraz trzeba zaznaczyć, co ma się stać z telewizorem, gdy zostanie odpalony drugi telewizor. Na raz może lecieć strumień tylko z jednego telewizora. Co ciekawe, będzie można ustawić swój własny filmik, ale przypuszczam, że do wyboru będą oficjalne i sprawdzone filmiki z na przykład YouTube'a. Wiecie jak to jest, wiele graczy będzie starało się puszczać jakieś okropne rzeczy. To na pewno byłoby sprawdzane i potencjalnie surowo karane. To w sumie wszystko, co wiemy na temat tych TV-ków. Zapowiadają się na bardzo ciekawą i przydatną funkcję. Dzięki nim będzie można stworzyć kino albo escape rooma z jakimiś podpowiedziami. Dalej, zamknięte grota. Ten sam wydobywca danych po ostatniej aktualizacji doszukał się w plikach gry wzmianek oraz modeli wskazujących na to, że grota się zamknął. Na początku nasunęła mi się myśl, że to może być powiązane z nadchodzącym motywem wodnym i zalaniem wyspy. Ale okazało się, że grota zostaną zamknięte, ale nie z tego powodu. Fortory na Twitterze dodał, że do gry nadchodzi nowa operacja o nazwie Grota. W tej operacji przez 3 rundy walczą między sobą dwie drużyny. Zadaniem drużyny A jest ukradnięcie walizki z bazy drużyny B. Tą walizkę następnie trzeba zanieść do wyznaczonego punktu odbioru. Drużyna A wygrywa, jeśli na czas doniesie wcześniej wspomnianą walizkę. Drużyna B wygrywa, jeśli drużyna A nie zdąży wykonać swojego celu. Każda doniesiona walizka albo udana obrona przyznaje każdemu z zwycięskiej drużyny dane do technologii. Tak jak każda inna operacja, operacja Grota będzie odbywała się w różnych losowych miejscach na mapie. Jednym z tych miejsc będą właśnie Grota. Wyjątkowo w tym trybie ogromny włas do tego miejsca zostanie zamknięty. A runda prawdopodobnie będzie odbywała się pod tym włazem, wewnątrz góry Brutusa. I to właśnie wyjaśnia ten wyciek. Na jaw wyszła jeszcze jedna bardzo ciekawa informacja, też prosto z plików gry. FireMonkey dał znać, że niedługo do gry mają wejść wyzwania misji pod tytułem Szturm na agencję. Za zadanie będziemy mieli skraść sztabki złota z pokoju Midasa. Fortory za to po raz kolejny uzupełnił wyciek FireMonkey'ego. Udostępnił nagranie, na którym widać, jak to wyzwanie będzie trzeba wykonać. To bardzo proste, wystarczy zebrać sztabki złota w pokoju Midasa.
Nie wiadomo jednak, kiedy te wyzwania wejdą, ani co będzie nagrodą za to wyzwanie. Nagrodą może być jakaś naklejka, tak samo jak to było z wyzwaniem agenta Badanka. Przy okazji tutaj widać, że narzędzie zagłady będzie bardziej aktywne. Obecnie z tego pomieszczenia, w którym znajduje się narzędzie zagłady, wydostaje się zwykłe białe światło. Niedługo jednak będzie tam dominowało światło w kolorze burzy. Od kilku dobrych tygodni wiemy, że w lobby za jakiś czas pojawią się przewody idące do narzędzia zagłady. To one właśnie będą przekazywały tą filtrową energię do narzędzia zagłady. Energię, którą Midas przetrzymuje pod wazami wokół agencji. Rysunek z pokoju Midasa, który mieliśmy już okazję omówić, zdradza nam, że Midas zbiera energię burzy przy użyciu zbieraka Oro, a następnie ta energia idzie do narzędzia zagłady. A w temacie zmian na wyspie to wiele graczy zauważyło, że na wyspie jest kilka mniejszych czy większych kałuż. Wspominam o tym, ponieważ to idealnie by pasowało do motywu zalania wyspy. Ale z tego co wiem i z tego co sprawdzałem na moich starych nagraniach, to te wszystkie kałuże i tak dalej są na wyspie już od dawna. Chciałem rozjaśnić ten temat, ponieważ na pewno będzie wyskakiwał coraz częściej. Jeśli na mapie rzeczywiście zacznie pojawiać się ich coraz więcej, to dam wam znać o tej erozji. Poza tym, jak już na pewno zauważyliście, do gry wróciły miecze świetlne oraz skiny z Gwiezdnych Wojen. Niestety, nie wszystkie. Nie ma Fina, Zori Bliss, ani Białego Szturmowca. Klasycznego szturmowca da się jeszcze zdobyć. Każdy, kto kupi na komputerze w sklepie Epic Games grę Star Wars Jedi Fallen Order, otrzyma tego skina za darmo. Ale uwaga, na konsolach niestety ta promocja nie jest aktywna. Tak by the way, to dla tych, co nie wiedzą, to miecze świetlne oraz skiny wróciły z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen. Kojarzycie cytat "Niech moc będzie z tobą"? Z Gwiezdnych Wojen oczywiście. Po angielsku to brzmi "May the force be with you". A dzięki małej grze słów po angielsku można powiedzieć "May the force be with you", czyli niech czwarty będzie z tobą. Do tego po angielsku słowo may znaczy też maj. No, jak już mówiłem, to taka gra słów. Przy okazji w grze można odblokować niektóre osiągnięcia, które ostatnio w grze były prawie pół roku temu. Nie da się zdobyć ich wszystkich, ponieważ w grze na przykład nie ma blasterów, ale niektóre tak, jak na przykład użyj miecza Kylo Rena, mając na sobie strój Kylo Rena. Miecze świetlne, skiny oraz lobby Gwiezdnych Wojen znikną z gry o 2 w nocy, przy okazji najbliższej zmiany sklepu, 6 maja. Co ciekawe, miecze świetlne tym razem wypadają jak zwykłe przedmioty ze skrzynek. Dzięki temu można je zgarnąć w trybie kreatywnym, co było niemożliwe podczas festiwalu zimy. Ale niestety, nie da się ich zapisać na wyspie. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bysie Bojowym.